W naszym mieście odbyły się 29. Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim. Część zawodników występujących na tej imprezie będzie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Gram konkurencyjnie o rekordach w wioślarstwie na ergometrze wioślarskim na dystansie 2 km. W pewnym momencie patrzę na ten ergometr, patrzę, Boże, czwarte miejsce i tak, nie no... Przestałam w tej chwili wierzyć, a potem tak wchodzę na tempo torowe 1000 metrów do mety i zaczęłam wyprzedzać Marię. Nie mogę w to dalej uwierzyć, ale jestem bardzo szczęśliwa. Ergometr to sprzęt do ćwiczeń do wiosłowania, na którym trenują zawodnicy poza sezonem. Pomysł Mistrzostw Polski na ergometrach powstał we Wrocławiu. Hala dla sportowców była podzielona na dwie części, do rywalizacji, a także do rozgrzewki, która jest ważna, bo wysiłek podczas wiosłowania jest bardzo duży. Wioślarstwo nie jest bardzo znaną i oglądaną dyscypliną, mimo że jest przepiękną dyscypliną sportową. Mówimy o tym tradycyjnym na wodzie. Natomiast jest to możliwość obejrzenia śmietanki elity polskiego wioślarstwa, która tu się zjeżdża i w warunkach halowych na ergometrach mogą pokazać swoją klasę. Wśród seniorów triumfował Mirosław Ziętarski, a wśród seniorek Anna Wierzbowska. Najlepszym zespołem wśród uniwersytetów została ekipa z Politechniki Wrocławskiej. Studenci startowali w pierwszym wyścigu. Politechnika Wrocławska wygrała, więc jestem zadowolony, bo jestem ich trenerem. Teraz za nami jadą juniorzy młodsi, najmłodszy na rybek sklasyfikowany na Mistrzostwach Polski tutaj, jeśli chodzi o kategorie. I też niezłe wyniki, bo widać, teraz już się końcówka zbliża, widać, że poziom sportowy jest wysoki. Kondycja wioślarstwa w Polsce, jak pokazują zawody, jest bardzo dobra. Świadczą o tym także wyniki Polaków na arenie międzynarodowej. W 2019 roku zdobyliśmy 4 medale Mistrzostw Świata, w tym jeden złoty, 6 kwalifikacji olimpijskich, więc dzieje się bardzo dobrze. No, z niecierpliwością czekamy na to, co zadzieje się za kilka miesięcy na Igrzyskach Olimpijskich, bo naprawdę mamy kilka szans medalowych. Igrzyska olimpijskie w Tokio rozpoczną się 24 lipca, ale już teraz widać, że w Polsce mamy wiele wiosłujących talentów, które osiągają znakomite rezultaty. Echo 24, Marta Wrońska.